Festyn będzie połączony z obchodami święta 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Już od godziny 14 rozpoczynamy mszą w kościele garnizonowym, później o 15 będzie apel uroczysty, gdzie będzie defilada, gdzie będzie pokaz musztry paradnej naszej orkiestry wojskowej garnizonowej, będzie przelot, defilada naszych orlików. Dzień z mundurem odbędzie się na placu Korackiego i rozpocznie się o godzinie 16. Wezmą w nim udział wszystkie służby mundurowe, m.in. policja i straż pożarna. Bardzo się cieszę, że będziemy tam, że będziemy mogli przybliżyć po raz kolejny zawód strażaka, że ci najmniejsi nasi radomianie będą mogli przymierzyć strój strażacki, będą mogli założyć hełm, będą sobie mogli zrobić zdjęcie. Będziemy chcieli pokazać nasz najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy, jak również zadymimy namiot, pokażemy mieszkańcom Radomia, jak się zachować właśnie w takiej sytuacji zadymienia. Strażacy i policjanci bardzo często biorą udział w różnego rodzaju festynach i pokazach, ale udział Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy do rzadkości. My jak zwykle, no ze względu na to, że jesteśmy pielęgniarkami i położnymi, chcemy wyjść z takimi usługami dla ludności, która będzie mierzyła pomiar tkanki tłuszczowej i ewentualnie udzielała profesjonalnych porad w zakresie prawidłowego żywienia, pomiar ciśnienia, tętna i oczywiście udzielanie pierwszej pomocy przez profesjonalnego pielęgniarza, który ma wysokie kwalifikacje. Nie zabraknie też wojskowej strawy, muzyki i różnych konkursów dla dzieci i dorosłych. Będą w międzyczasie organizowane różne konkursy, między innymi zawody w strzelaniu, symulatora takiego prawdziwego karabinu, ale będzie to oczywiście symulowane. Będą koncerty, także ja myślę, że emocji nie braknie, a dla głodnych będzie również i grochówka wojskowa. Organizatorami festynu są służby mundurowe, miasto oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.